Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Flotar, to jest kolejny odcinek z Totally Accurate Battle Simulator. I dzisiejszy odcinek będzie trochę inny, ponieważ dzięki firmie Dream Machines miałem okazję potestować ich laptopa, o którym za chwilę wam troszkę więcej opowiem, ale na wstępie powiem to, że jeżeli bylibyście zainteresowani po prostu ich ofertą, no to w opisie znajdziecie link i wszystkie gameplaye z gier, które tutaj zobaczycie, były właśnie nagrywane bezpośrednio na tym laptopie. Rzeczą, od której warto zacząć, jest to, że przy zakupie laptopów z Dream Machines możesz je dowolnie konfigurować. Chcesz mocniejszy procesor? Spoko, nie ma problemu. Przydałaby się mocniejsza karta graficzna? Też da się to zrobić i bez problemu ją zmienić. Oczywiście da się edytować takie podstawowe rzeczy też jak ilość pamięci RAM czy też dysk. Nawet po zakupie laptopa możesz go upgrade'ować bez utraty gwarancji. Co to znaczy? Że na przykład jeżeli chcesz dołożyć dysk albo po prostu przeczyścić sobie tego laptopa, to nie musisz go nigdzie oddawać do żadnych serwisów. Możesz to sam zrobić bez po prostu naruszania plomb i dzięki temu utraty gwarancji, co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Mój laptop, na którym dzisiaj będę grał, wyposażony jest w 8-rdzeniowego Intel i7-9700K z możliwością podkręcania go i wymiany go na przykład, nie wiem, jakąś i5, jeżeli czujecie, że i7 to jest dla was za dużo, choć może to działać też w drugą stronę, bo możecie na przykład procesor sobie wymienić na i9-9900K, czyli wiecie, topowy, high-endowy procesor. Warto dodać, że to jest ten sam procesor co w komputerach, także dostajemy moc komputera stacjonarnego w obudowie laptopa, czyli jeżeli na przykład potrzebujemy naprawdę wydajnego sprzętu, nie musimy zabierać ze sobą ogromnej skrzynki, tylko zwykłego laptopa. Jeśli chodzi o kartę graficzną, to jest to RTX 2070 z 8 GB pamięci i jest to karta typu MXE. Co dokładnie oznacza ten skrót, już wam tłumaczę. Oznacza on, że możecie wyjąć tą kartę z laptopa i wymienić ją na inną. Czyli zobaczcie, jak możemy po prostu dowolnie manewrować sobie konfiguracjami przy okazji po prostu jednego laptopa. Także ta karta pod względem wydajności nie różni się niczym od wersji stacjonarnej. Osoby zainteresowane tematem wiedzą, że jest to jedna z najbardziej, z najwydajniejszych kart aktualnie dostępnych na rynku. Sam laptop wyposażony jest w 144Hz monitor i uwierzcie mi, czuć różnicę. Mówi to gościu, który do tej pory używa dwóch zwykłych monitorów 60Hz. Zmiana naprawdę jest wyczuwalna. Do tego wszystkiego mamy bardzo wydajne chłodzenie. Zresztą popatrzcie sobie za chwilę na temperatury i sami zobaczcie, jak sobie po prostu radzi z grami to chłodzenie. Jeśli chodzi o pamięć RAM, mamy 4 sloty. Akurat mój model posiadał tej pamięci 32 GB. Na dyski są 2 sloty SATA i 2 sloty M2. Z najważniejszych gniazd, spoko, nie będę tutaj wymieniał wszystkich, bo wszystko też macie w opisie, tak jak mówiłem, znajdziemy 3 sztuki USB 3.1 i jedno wyjście USB typu C, HDMI, czytnik kart pamięci czy mini DisplayPort. Reszty nie będę wymieniał, wiadomo, takie podstawy jak słuchawki, mikrofon, wyjście na kable sieciowe i tak dalej, no to też tutaj znajdziecie. Jeśli chodzi o gry, to oprócz Tabsa, którego za chwilę wam pokażę, sprawdziłem jeszcze dwie inne gierki, Minecrafta oraz Ark Survival Evolved. Obie gry oczywiście możecie kojarzyć z mojego kanału. I obie gry potrafią być bardzo wymagające dla komputera, zwłaszcza Ark, od którego zaczniemy. Jak widzicie, wszystkie ustawienia graficzne są ustawione na maksymalne, a jeśli chodzi o samą wydajność, to FPS-y są bardzo różne. Czasami jest ich 90, czasami są spadki do 40. Jeśli myślicie, że to mało, to powiem wam, że Ark jest jedną z gier z najgorszą optymalizacją, jaką widziałem. Ale mimo wszystko chciałem pokazać wam, jak ta gra może wyglądać na maksymalnych ustawieniach, bo sam gdy grałem na swoim komputerze, no to musiałem się bawić ustawieniami tak, aby w ogóle dało się grać i żeby gra jakoś wyglądała też. Oczywiście w samej grze da się wyłączyć parę zbędnych opcji, czy też zmniejszyć zasięg rysowania terenu z epicki na wysoki i tak naprawdę nie odczujecie żadnej różnicy, jeśli chodzi o samą grafikę, a FPS-ów będzie ponad 90. Zaś jeśli chodzi o Minecrafta, to użyłem wersji Java 1.14 bez żadnych modyfikacji, z maksymalnym zasięgiem rysowania terenu oraz wszystkimi ustawieniami na maksa, których, nie oszukujmy się, w Minecrafcie nie ma zbyt dużo. No i gdy miałem włączoną synchronizację pionową, gra nie miała żadnego problemu, aby utrzymać 144 FPS-y, czyli tyle, ile wynosi odświeżanie ekranu w tym laptopie. Zaś po wyłączeniu tej opcji chciałem zobaczyć, wiecie, ile maksymalnie klatek na sekundę uda mi się uzyskać. No i ta liczba stanęła na 1000 klatkach. Oczywiście wiadomo, musiałem patrzeć w ziemię, ale chciałem po prostu zobaczyć, ile najwięcej tych klatek uda się uzyskać. Normalnie było około 500, 600, ale do 1000 też dochodziło i warto to zaznaczyć. Moim zdaniem naprawdę fajnie się to prezentuje i szkoda, że będę musiał powrócić do mojego starego komputera,
komputera, bo już zaczynałem się przyzwyczajać do tej płynności. No i dobra, wydaje mi się, że przekazałem wam pokrótce takie informacje, jeśli chodzi o tego laptopa. Jeśli chcielibyście więcej się dowiedzieć, no to linka macie w opisie, gdzie znajdziecie więcej informacji. A my co, przechodzimy do Tapsa i zobaczcie, co dzisiaj dla was przygotowałem. No dobra, jesteśmy już w grze i zainstalowałem sobie nowego moda. I słuchajcie, ten mod wprowadza nam nowe jednostki, kolejne nowe jednostki Flutter. Dlaczego tyle tych jednostek się pojawia? Ale to są jakby modyfikowane jednostki. To mi się podoba, że nie trzeba się bawić żadnymi ustawieniami ani niczym takim, tylko mamy po prostu jakby jednostki przygotowane przez Ferna, ponieważ jest to jego modyfikacja i on to robił. I na przykład mamy Tree Smashera, czyli takiego po prostu gościa, który jest... W ogóle, kurde, jakie to wszystko jest płynne. 144 Hz. Chcę mieć coś takiego. Mówię, wy tego nie widzicie, no bo film jest wyrenderowany jakby w 60 FPS-ach, ale wyobraźcie sobie, żebyście mieli ich jeszcze więcej. To wszystko jest takie po prostu płynne i najlepszą moim zdaniem jednostką z tego moda jest Summoner. Jest to gościu, który może zrespić 4 losowe jednostki, tak? Jest coś takiego. Na przykład weźmy sobie tych 4 gości i patrzcie. Patrzcie, co on za chwilę zrobi. Widzicie? Zrespił na przykład Zeusa. Okej, okay. Jest szansa, że zrespi sam siebie, czyli Summoner zrespi kolejnego Summonera, dzięki czemu będzie można po prostu mieć nieskończoną ilość różnych jednostek. I to jest fajne, bo można po prostu robić bardzo, bardzo dziwne bitwy, bo każda bitwa po prostu będzie inaczej wyglądała. No i to jest jednostka, która po prostu wysyła takie fale. O, i na przykład lodowego giganta właśnie dostałem, ale nie to dzisiaj będę chciał zrobić. Dzisiaj będę chciał się pobawić cheerleaderkami. I może to zabrzmieć w sumie trochę dziwnie, ale za chwilę zrozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Cheerleaderki to jest nowa jednostka, która może respić, znaczy może przyspieszać inną jednostkę, czyli na przykład jeżeli weźmiemy sobie łucznika, to ten łucznik strzela, nie wiem, co 5 sekund, co 10 sekund, a ta cheerleaderka buffuje tego łucznika, dzięki czemu on będzie po prostu za chwilę strzelał jak z karabinu. Postawmy, no, troszkę więcej tych łuczników i zobaczcie, co się będzie za chwilę działo. On już jest zbuffowany, ten łucznik. Okej. Okay. A, dobra. Co, ej, chwila, nie tak to miało wyglądać. Uwaga, to był troszeczkę fail, ale spoko, za chwilę to naprawimy. Katapulta... Dobra, dajmy rycerzy. Dobra, dajmy troszeczkę rycerzy, chociaż wiadomo, miałem się zajmować nowymi jednostkami, a stawiam cały czas to samo praktycznie. A widzicie? Patrzcie, on będzie coraz szybciej strzelał i już napierdziela bardzo, bardzo szybko z tych strzał. I jest taka kombinacja, jeżeli weźmiemy Mace Spinnera i damy dużo cheerleaderek, to po prostu on zacznie robić takie ludzkie tornado, co jest naprawdę fajną sprawą. I może dzisiaj zaczniemy też sobie kampanię tą azjatycką. I właśnie, gdybyście się zastanawiali, ej Flotar, kiedy będą te misje, no to te misje będą najprawdopodobniej jutro, albo już były, bo nie wiem w sumie kiedy wrzucam ten film, ale spoko, po tym odcinku siadam i nagrywam kampanie zwykłe. Dobra, jednostki możemy sklearować. Zajmijmy się tymi sekretnymi super jednostkami. I wiecie, co chciałem też zrobić? Simulation. Dać na przykład... lodowych gigantów. Okej. Okay. Tak, powiedzmy... Z 50. Pewnie gierka nie będzie mi wyrabiała. I dajmy... O kurde. Dobra, za blisko ich postawiłem. Za blisko troszkę was postawiłem, koledzy. Okej. Chcę po prostu zobaczyć, kto wygra taką bitwę. 50 gigantów na 50 mamutów, tylko ten gość już się przewrócił. To są oczywiście jednostki, jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów, to są sekretne jednostki, które gdzieś tam udało się odblokować, bo 9 sekretnych jednostek, ale jest młyn, co cię w ogóle tutaj odwala. I pewnie na moim komputerze miałbym lagi tutaj, a tutaj, jak widzicie, lagów nie ma, no ale wiecie... RTI 2070, czy tam 2070 plus taka i9, no to jednak robi swoje, nie? Jednak nie oszukujmy się, takie podzespoły robią swoje. I kurde, laptop jest naprawdę cieniutki, jak no wiecie, taką full gamingową maszynę. Okej, okay, spokojnie giganty, zróbcie... Ej, tego się chyba nikt nie spodziewał, że... Tak to będzie wyglądało. Wiadomo, tutaj są lagi, bo jednostki są po prostu stawiane dla tych, którzy by się po prostu zastanawiali. I chwila. Ice Giant kosztuje tyle. Ciekawe. A jeżeli bym dostawił troszkę tych jednostek, powiedzmy do 100. 100 gigantów kontra tych 100. Dobra, 8... Ale to... Jej, komputer mi chyba wybuchnie. No i tutaj, wiecie, tu już jest naprawdę dużo jednostek, dużo rzeczy do przetworzenia. Ale da się grać! Da się grać, ja wiecie co? Zrobię dokładnie tą samą bitwę. Jeju, wszystko jest rozmazane. Może dlatego, że nie zmieniłem tutaj ustawień żadnych. Motion blur, no właśnie. Motion blur to jest rzecz, której my nie lubimy. No i teraz mamy wszyściutko takie ostre, fajne. Ale jest...
Jest totalny młyn tutaj. Mówię, ja sobie tą bitwę przetestuję na moim komputerze też i będę miał po prostu porównanie, jak bardzo mój komputer jest słaby i jak bardzo muszę go po prostu wymienić na coś lepszego. No właśnie, może na laptopa wymienię. W sumie przenosisz sobie laptopa gdzie chcesz, nie jest zbyt ciężki. Także wszystkie, same plusy są na razie. Nie grzeje się, właśnie, powiem wam, że ja zwracam bardzo, bardzo, bardzo dużą uwagę na grzanie się laptopów. A powiem wam tak, no ten jest chłodniutki. Temperatur nie mogę wam niestety pokazać, bo nie mam programu. Ale no, jeżeli się nic nie grzeje, wszystko jest spoko, no to chyba, chyba chłodzenie daje radę, prawda? O, no i niebiescy wygrali 100 gigantów kontra 100 lodowych gigantów, nie, 100 gigantów kontra 100 drzewnych gigantów, nie wiem, czy tak można powiedzieć, czy nie. Dobra, przejdźmy sobie może do głównego menu i może potestujmy cheerleaderki, w sumie, może cheerleaderki zostawmy na innym, inny odcinek, a weźmy sobie, zagrajmy może taką misję zwykłą. Nie mam tych sekretnych jednostek, musimy korzystać ze starych, dobrych, wszystkich jednostek, jakie do tej pory miałem w gierce. Dobra, dajmy sobie łuczników lodowych. Okej. Okay. Chociaż muszę korzystać po prostu z tych jednostek, których no za często nie korzystam. Scarecrow. Niziołki. Okej, okay. Może jakieś łucznika jeszcze damy? W ogóle muzyka, jaka jest piękna na tym, na tej mapie. Naprawdę. Dobra. Odbijają pociski, zapomniałem. I z tej strony jeszcze idą. I z tej... O kurde, w ogóle nie wziąłem tego pod uwagę. No. Naprawdę nie wziąłem tego pod uwagę, że jeszcze te jednostki będą tutaj szły i one potrafią przecież odbijać pociski. Przecież jak z Hogatym grałem, no to dokładnie to samo było. Że oni mogli odbijać po prostu te moje strzały. Ale kruki? Kruki? Kruki się niestety nie sprawdziły. I wiecie, ja też nie chciałem tego laptopa testować. Bo możecie się zastanawiać, ej Flotar, to jest taki super laptop, dlaczego go nie testujesz na jakiejś, wiecie, super gierce na maksymalnych ustawieniach? No bo ja nie jestem takim graczem, ja za bardzo nie gram w takie nowe tytuły. Ja sobie po prostu jestem indie graczem, który lubi gry takie niezależne i po prostu na takich grach będę to testował. A jasne, że ta maszyna wiadomo, żeby odpaliła Wiedźmina na ultra high detalach, ale nie chcę czegoś takiego robić, chcę grać w to, co po prostu lubię. I w to, co gram na co dzień. I to, co nagrywam na co dzień. A nie, że o, dostajesz super laptopa, to nagle zmiana gry na jakąś ultra przepotężną. Jasne, można by było tak zrobić, ale po prostu nie chciałem. Chciałem odpalić to, co każdy lubi, czyli naszego ukochanego tapsika. Ty, Scarecrow cały czas daje radę. Nice, naprawdę. Chwila, czekajcie, ja przegrałem tą bitwę, dlaczego powiedziałem nice? Dobra, może zróbmy coś takiego. Katapulta nie... Katapulty się nie opłaca. To muszą być jakieś... Albo Walkirie? No, jakbym zrobił armię Walkirii. Rzecz mówię, szkoda, że nie mam dostępnych tych jednostek. Z tych nowych modów, czy też, wiecie, tych sekretnych jednostek, bo to by na pewno się troszkę tutaj przydało, ale spoko. W customowej kampanii nie będzie już takich ograniczeń, tam będziemy mogli robić tak naprawdę co chcemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest customowa kampania, to jest po prostu wymyślacie różnego rodzaju fabularne misje, na przykład, nie wiem, król został zaatakowany, zostało mu 20 wojsk i ja sobie po prostu rozgrywam tę bitwę. Naprawdę fajna sprawa, taka interakcja pomiędzy mną a wami i Wiktorii, zobaczcie, jednak Walkirie sobie dały radę i tutaj mamy 5500, ale zobaczę, o kurde, ninjaków dużo jest. Ice Archerów, Snake Archer, w ogóle Snake Archera z cheerleaderkami, ja sobie to testowałem już i naprawdę robi wrażenie to. Dobra, jakbym po prostu zrobił formację z tarczami, okej, coś takiego. Dobra, uwaga, to jest formacja na wygranko tak zwana. No i dajmy tutaj może wężowych łuczników, dajmy im szansę, bo ja cały czas ich po prostu obrażam, a przecież nie o to chodzi też, trzeba się dobrze bawić. Dobra, i dajmy paru klaberów. No i to będzie to. Tutaj węże. Halo, węże, robicie coś? Tak za dużo? W sumie nie. Czyli nic się nie zmieniło, chyba że po prostu doładujemy je cheerleaderkami. A to pewnie się stanie, ale nie w tym odcinku. Wiecie, jest tak dużo rzeczy do testowania w Tapsie, że ja nie wiem od czego zacząć. Mamy cheerleaderki do przetestowania. Summonera fajnie by było sobie przetestować. Mamy tą nową kampanię, własną kampanię, co chwilę mody się pojawiają. Także Taps jest o tyle fajną grą, że po prostu tu co chwilę się coś nowego, fajnego dzieje. O, defeat. Zostałem pokonany. Ball Mage?
Nie, Bonemage raczej sobie nie poradzi z tym. Wiecie co? Idę na sandboxa. Idę na sandboxa, kurde, idziemy sobie coś innego przetestować. Może te właśnie nowe jednostki. A, z tej frakcji. Bo w sumie ja ich wam nie pokazywałem w ogóle. Summonera widzieliście. Blinkmaster albo Blinker. Na czym polega Blinker? Jeżeli widzi przeciwnika, to on się teleportuje do niego. Nawet wezmę, włączę spowolnienie troszeczkę. Patrzcie. I on za chwilę się teleportuje za gościa. I po prostu zaatakują go sztyletami. Tylko ten nie trafił akurat. Ten miał wypadek przy pracy, no ale widzicie, na czym to polega. Blinkmaster to jest jakby rozwinięta wersja tej jednostki. I chyba się teleportuje, albo zadaje więcej obrażeń. A, teleportuje się szybciej po prostu. A co się stanie, jeżeli Blinkmaster będzie walczył z Blinkmasterem? Dobra, wszyscy się teleportują i wszyscy blokują swoje ciosy. Więc też jest całkiem fajnie. A jeżeli bym wziął na przykład Blinkmasterów kontra. Tu jest też gościu z takim wiosłem. Tu mamy zwykłego chłopa, czyli to są te jednostki z tej frakcji. Tutaj mamy oczywiście cheerleaderki. I w sumie miałem pokazać to z tym. Z Macą, jak to będzie wyglądało. Takie ludzkie tornado zrobimy. Teacher to też jest nowa jednostka, której w sumie powiem wam, że po raz pierwszy ją stawiam. Tego też gościa nie widzieliśmy wcześniej. Patrzcie na to. Jak on się za chwilę rozkręci, widzicie to? Jakie to jest zarąbiste. Po prostu ludzkie tornado zrobiliśmy z jednego gościa. Pa na to. Pa. A on nawet swoich zabija. Spoko, tak się czasami zdarza. Może weźmy z lodowym gigantem. Już próbowałem na przykład na Artemis. Patrzcie, co robi Artemis. Masakra. Ona we wszystkie strony po prostu będzie strzelała. A jeżeli wziąłbym tą maszynę z. Czekajcie, gdzie to jest? Dynastia. Tą maszynę bym wziął. I po prostu dałbym troszkę jednostek, powiedzmy tu. Tak, żeby po prostu sobie troszkę postrzelali. Wow! Dobra. Okej, rozumiem. Coś takiego można było tutaj zrobić. Fajne, a mamut? Jeżeli będzie, to co? Mamut będzie po prostu szybszy? Będzie więcej obrażeń zadawał? Szybciej będzie miał szarże? Trudno powiedzieć, nie? Co tak naprawdę mamut tutaj robi. Ale no na pewno jest fajną jednostką. Tylko niestety nie żyje. Szkoda. Szkoda. Można jeszcze sprawdzić to na. Czekajcie, sprawdzam jakie. Snake Archer. No, Snake Archer to już wam mówiłem na jakiej zasadzie to działa. Po prostu będzie strzelał szybciej wężami. I po prostu jeden Snake Archer potrafi wygrać później bitwę, bo tyle tych węży się pojawia, że one po prostu nie będą zabijane. I cały czas będzie coraz więcej tych gości. I cały czas tak to będzie wyglądało. Fajne. Naprawdę fajna sprawa. Dobra, co jeszcze można przetestować z naszymi ulubionymi cheerleaderkami? Zeus? Ej, Zeus będzie chyba nawalał więcej po prostu piorunów. Tak. I to mi się przypomina, pierwszy filmik z Zeusem, jaki został wypuszczony, to właśnie on tak napierdzielał cały czas z tymi piorunami. I to było fajne i mamy tutaj tego namiastkę, jak to wygląda. Okej, cheerleaderka przetestowana. Balisan to wiadomo, będzie szybciej strzela, ale coś miałem jeszcze przetestować. Katapulta wiadomo, też szybciej. Łucznik też szybciej. A wroniarz? Nasz Scarecrow. Okej, dobra, czyli to działa w ten sposób. Okej. Potion Seller tak samo więcej będzie. Mace Spinner, Artemis, Sensei. Ty, jeżeli Sensei nawala wieloma shurikenami już jakby. Aha, rozumiem. I w ogóle jaki on jest celny? Co mu się stało? Przecież tu jest tyle możliwości na zabawę po prostu w tej gierce. Jeszcze jest głowa mała. Dragon to będzie pewnie zionął ogniem po prostu. Tak? A, czyli cały czas będzie zionął ogniem. Okej, no to takie. W sumie można było się tego spodziewać. Ale była jeszcze jedna jednostka, którą chciałem wam pokazać. Bone Mage, dokładnie tak. Bone Mage'a chciałem pokazać. I on będzie tej swojej specjalnej umiejętności cały czas używał. Pana to. Każdego po prostu podrzuca. No z jednej po prostu jednostki można zrobić naprawdę broken gościa,
któremu nic nie jest straszne. W sumie będzie można w ten sam sposób robić bossy, nie? Jeżeli na przykład będziecie chcieli, żebym zawalczył z jakimś bossem, no to dajemy cheerleaderki, buffują go i później po prostu z takim gościem musisz się zmierzyć. To będzie też na pewno bardzo fajniutkie. Zastanawiam się, czy można coś jeszcze połączyć. Czekajcie, wezmę clear, tych nie potrzebujemy. Gigant z drzewem i kontra Samurai Giant. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, to już chyba rozumiem, na jakiej zasadzie to działa po prostu ten nasz gigant. Ej, chwila. Czyli on może rozwalać swoje jednostki. O, czyli ten gigant nie jest taki bezpieczny, jak mi się wydawało na początku. A ty co będziesz mógł robić? Co będziesz... Ty, on mu kopa? A, on... Czekajcie. Aha. On tą kataną wymachuje. Dobra, fajne. Fajne. A weźmy... Summoner to mi eksploduje komputer. Ja już wiem, jak to się skończy. Bo on będzie cały czas wysyłał nowe jednostki. Ale zrobimy malutki teścik. Bo gra... Czy mówię, customowa jednostka i to nie zostało po prostu tak przygotowane. No. Ile było? 3 sekundy? 4? I zrespił. Uwaga, sprawdźmy. Mieliśmy drugiego summonera. Okej. Okay. Tak, dwóch summonerów się udało zrobić. No, ale dosłownie parę sekund i już coś takiego powstało. Także, no, będzie na pewno czym się bawić. A na razie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I zachęcam do zapoznania się z ofertą właśnie Dream Machines. Jakie tam laptopiki mają, jakie peryferia i tak dalej. Link w opisie. Także dzięki za oglądanie. I do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku Totally Accurate Battle Simulator. Na razie, cześć, pa pa. Hej, ja tu jeszcze tylko na chwilę. Po nagraniu tego filmu okazało się, że jest jeszcze konkurs, gdzie do wygrania jest właśnie myszka Dream Machines One, czyli DM1 FPS, dokładnie taki jest model tej myszki. I co trzeba zrobić, aby ją wygrać? Musicie po prostu napisać w komentarzu, w jaką grę byście sobie zagrali na tym laptopie, którego dzisiaj wam pokazywałem. Plus trzeba zaobserwować Instagrama Dream Machines, który znajdziecie w opisie. Jest to bardzo ważne. Jest to jedyny wymóg, jaki musicie spełnić, aby wziąć udział w konkursie. Tak się prezentuje sama myszka, proszę bardzo. Jest naprawdę bardzo wygodna. Pogadamy sobie więcej o niej na innym filmie. Także szybki konkursik na sam koniec. Bierzcie udział, bo naprawdę jest szansa, że wygracie, a trzeba naprawdę mało zrobić. Także tą myszkę możecie wygrać. Piszcie komentarze. Ja czekam. Na razie. Cześć. Pa, pa.